Jaka była twoja reakcja na tą wiadomość, którą opublikowała jedna pani redaktor gazety o tym, że Gosia mało czasu poświęca swoim dzieciom? To jest żenujące. Myślę, że tacy ludzie powinni się wstydzić. Takich ludzi nie można nazywać dziennikarzami. Dziennikarz jest to ktoś, kto przekazuje, powiedzmy, do masowej publikacji rzeczy sprawdzone, tematy, różne zagadnienia. Nawet jeżeli ta pani się dowiedziała, bo ktoś jej powiedział, to mogła to sprawdzić, bo to był dość kontrowersyjny temat. A ja, nie tylko ja, ale ja przede wszystkim wiem, jaką mam Gosia fantastyczną jest matką, jak dużo czasu poświęca dzieciom, jak planuje nasze życie właśnie po to, żeby na tym chłopcy nie tracili. Wszystkie wakacje, wszystko co robimy, robimy razem z nimi, więc to było żenujące. Użyłbym tu zdecydowanie mocniejszego słowa, na przykład skurwysyństwo, bo tak należy to nazywać po imieniu, bo kobieta, która atakuje drugą kobietę w kontekście dzieci, nie ma honoru, nie ma zasad i powinna się wstydzić. A jak bardzo Gosię to zabolało? Zabolało ją to wszystko, co tak jak kiedyś powiedziała. Może przeżyć obelgi czy różne rzeczy, które są na temat nas, dorosłych, bo my potrafimy sobie z tym poradzić. To, że słyszymy na swój temat kłamstwa, czy że ktoś o nas mówi kłamliwe rzeczy, jesteśmy przyzwyczajeni, uzbroiliśmy się, że tak powiem, w jakiś dystans do tego. Natomiast jeżeli sprawa dotyczy dzieci, to wtedy tego dystansu brakuje i wtedy to jest takie, myślę, już uderzenie, które nie przystoi. To jest poniżej pasa, jest to coś, co wiąże mi się z jakimś takim brutalnym, niesportowym zagraniem i na pewno powinniśmy takich rzeczy unikać. Tak bardzo mówimy, że hejt w internecie jest rzeczą, którą powinniśmy dyskwalifikować, którą powinniśmy gdzieś piętnować, a taka pani okazała się tak naprawdę hejterką.